Ten odcinek jest wyjątkowy, ponieważ przedstawimy sylwetki uczestników projektu, ludzi, którzy tutaj trenują w Redditch Boxing Academy, których znam. Każdy z chłopaków powie kilka słów o sobie, czym się zajmuje, co robi na co dzień, czym dla niego jest boks, dlaczego bierze udział w tym projekcie. Ważne jest to, żeby docenić, że każdy z nich jest inny. To są ludzie, którzy na co dzień nie zajmują się boksem. Większość z nich nie uprawiała boksu albo uprawiała już boks. Boks to magia ryzykowania wszystkiego dla marzeń, których nie dostrzega nikt poza tobą. Usłyszałem to zdanie, jak miałem 15 lat, kiedy pierwszy raz byłem na obozie bokserskim, na zgrupowaniu kadry Małopolski w Lubenii. Powiedział mi to jeden ze starszych kolegów, który chciał mnie pocieszyć, ponieważ zaraz po tym, jak przeszedłem swój krzest, 25 marchew na gołą dupę i leżąc z siwą dupą i z siwymi udami w swoim pokoju na brzuchu, przyszedł sprawdzić, czy wszystko jest ze mną ok. Powiedział: młody, nic się nie bój, boks to magia ryzykowania wszystkiego dla marzeń, których nie dostrzega nikt poza tobą. Nie? No i taka jest prawda. Dzisiaj, 15 lat później, przypomniało mi się to zdanie i boks to magia. Magią jest to, że każdy z tych chłopaków jest inny, a łączy nas boks. Wszystko, co się dzieje tutaj, ta jedność, gdzie na początku się nie znaliśmy, a teraz po tych 3 miesiącach żartujemy, przychodzimy na te treningi bardziej ochoczo, możemy sobie pozwolić na różne sytuacje, różne zabawy. To jest właśnie ta magia, magia ryzykowania wszystkiego dla tych marzeń, których nie dostrzega nikt poza tobą. Hi, my name is Phil. I'm from Poland. Dzień dobry. Na co dzień zajmuję się gotowaniem, jestem kucharzem. Biorę udział w tym projekcie, ponieważ boks dużo dla mnie znaczy. Jestem jego wielkim pasjonatem od 8 lat. 12 tygodni jest wystarczająco długim czasem na to, żeby się przygotować do swojej pierwszej walki. Mam już parę na koncie, także to następne będzie dla mnie doświadczenie, które mam nadzieję, mnie dużo nauczy i nauczy też innych ludzi. Pozdrawiam wszystkich Polaków. Filip. Hello, my name is Mark Roberts. I'm 39. I work in a car factory. This is my last chance because we stop at 40. I'm a coach and I want to give my students a better chance. I've never boxed and I started at 36. So this way I can teach them better and I'm going to love the thrill. Basically, I've learned a lot in these 12 weeks and I've got back into the passion of it because doing so much coaching, it's great, but then the training, I just love it even more and the passion's there. Greetings to Poland, go Hampshire Boxing. Hello, I'm Ben. I'm a boxer at Redditch Academy. I'm a student, I'm still in school. Boxing is a hobby of mine because it's good for fitness. It's good for social skills, it's good for everything. Here at Redditch Boxing Academy, I feel like it's a home and a family here. Thank you. Hello, my name's Mikey. I'm 20 years old and I work in a warehouse. The reason I took part in this project is because I've never done something like this before. I like to push myself out of my comfort zone and do things that I've never done. Boxing to me is something that I've always enjoyed watching and I've always wanted to take part in it, so I thought this was the perfect opportunity to do that. In the 12 weeks of training, I've learned all the basics of boxing and have really improved my game, and just I feel like I'm a much better person. I'm much fitter than what I was at the beginning when I started. So yeah, that's it. So hello everyone from Poland. Hello, I am Patrick. I'm 14 years old and I go to school. I take part in this project because I like boxing and I want to get better at it. Boxing is part of my life. It takes up a lot. I have to think about it all the time. During 12 weeks of training, I can see myself getting faster, stronger, and I can see my fitness go up. All the best for you who watch it, and greetings to Polish. Hi, I'm Connor. I'm 15 years old and I'm still in school. I take part in the project because I want to improve my boxing skills and hopefully become competitive in future. Boxing for me is a big hobby and I'm really enjoying it. During my 12 weeks of training, I've improved my fitness and I've also improved my boxing skills. I've just started getting into bouts. Thank you for watching. Hello, it's James Wynn.
joined boxing because it's my passion. I've done it for about a year now. I love the sport and I just came to learn to handle myself if I ever need it in a situation. And big up to everyone who loves boxing. Thank you. Hi guys, I'm Tom Roster, training here at Redditch Boxing Academy. I'm 19 years old and I work in a petrol station. Boxing's been a massive part of my life for a long time now. It's enabled me to lose a lot of weight, get in shape, and now finally find something that I enjoy doing on a daily basis. I've met great people from it and I look forward to pursuing a career in it in the future. Big up Poland, cheers guys. Hi, I'm Toby, I train here at Redditch Boxing Academy and I'm 12 years old. I've been training here for 5 months now and it is great. Seriously, I've lost so much weight, gained so much, yet to have my first fight and I'm looking forward to it. I'm boxing on the 20th, which is probably not far from now. And yeah, just don't be scared to start a sport or boxing or anything like this. It's great, it will lead you places and yeah, it's just brilliant sport. Hi everyone, my name is Perry Atkinson, I'm 24 years old. I want to take part in boxing because it's a way of releasing your anger, relieving yourself when you have a hard day or whatever. But it's just an escape route for me, just get away from everyday life and just be free in your own body at the gym. I wouldn't say it's really a hobby. Hobby as well, like something that, you know, it's something I want to do, so and a hobby for me. It's something I want to do and I want to have a career in the future. So hopefully, with fingers crossed, I'll see myself on the TV one day. Cześć, czołem wszystkim, z tej strony Darek Rabenda, pochodzę z Tarkowa, mieszkam aktualnie w Redditch. Trenuję tutaj w klubie, jak widać, Redditch Boxing Academia. Trenuję to od pewnego czasu. Co wam chcę powiedzieć? Chcę wam powiedzieć, czym się różni boks tutaj w Redditch, angielski, od boksu w Polsce. To pierwsze, jest dużo, dużo ciężej. To jest na pewno. Po drugie, tu nie ma długich akcji. Raz, dwa, uciekamy. Na tym opiera się tutaj boks. Raz, dwa, uciekamy. Tak tu na tym polega boks. W Polsce troszkę świrujemy, bijemy się. Jest piękny boks, dobry, twardy polski boks, ale tam jest, tu nie ma tego raz, dwa, trzy, pięć, tylko to jest raz, dwa, uciekamy. Tym się różni boks w Polsce, w Anglii, od tego w Polsce. Tak jak mówię, trenuję tu od pewnego czasu, biorę już udział naprawdę w dobrych zawodach. Byłem na jednym bardzo dobrym dwudniowym turnieju. No niestety walka wyglądała tak, że przez kontuzję przerwali, ale dlaczego? Dlatego, że ten boks naprawdę jest twardy. To są twardzi zawodnicy, obici. Oni tu mają walkę dzień, tydzień po tygodniu walki. Jest tu ich sporo. A co ciekawostka, można też spotkać naprawdę dużo dobrych polskich bokserów. Tak jak mówię, jestem tu od pewnego czasu i tak jak mówię, na początku nie wyglądało to fajnie. Dużo ludzi tak przyjeżdża do Anglii i opiera się ich życie na praca, dom, rutyna. Musicie w sobie coś odnaleźć. Ja odnalazłem swój styl życia tu, w Redditch Boxing Academia, trenując boks, poznając naprawdę świetnych ludzi, świetnych trenerów. No, a teraz taka ciekawostka. Jeśli obawiacie się, bo dużo jest takich osób, które chciałyby trenować, a obawiałem się jednego, bariery językowej. Ja przyjeżdżając do Anglii, tak naprawdę mój angielski był kali pić, kali jeść. Poznałem Konrada i to była pierwsza osoba, która mnie zachęciła do trenowania boksu. Przyjechałem tu, do Redditch, naprawdę nie potrafiłem nic. Przyszedłem na trening z Konradem, powiedział mi o tym projekcie, zacząłem trenować. Jeżdżę z Anglikami na zawody, z Anglikami. Dogadujemy się po angielsku perfekcyjnie. Nie ma bariery językowej, to się poprawiło. Także jeśli chcecie poprawić język, sport, odnaleźć w sobie jakąś drogę, to naprawdę zapraszamy do tego projektu. Konrad wam we wszystkim pomoże. Tyle. I teraz tak. Trenując w Tarnowie, trenowałem ponad 7-8 lat. Od tych 7 lat trener Antoni Banda, Józef Sadko. Dwóch trenerów, których naprawdę tu mam w sercu, pozdrawiam. Pozdrawiam również Jakuba Krasę, całą ekipę Tiger Tarnów. Jestem z wami dalej. Redditch Boxing Academia Tiger Tarnów. Pozdrawiam. I co, podobało się? Mam nadzieję, że tak. Docencie chłopaków, docencie cały wkład w to, co zrobili, w to, jaki włożyli w rozwój swój przez te 12 tygodni. Śledźcie nas na bieżąco. Do zobaczenia w następnym odcinku. To się chwali.